Witajcie na kolejnym Urbexie. Dzisiaj pokażę wam fragment opuszczonej jednostki wojskowej. Konkretnie będzie to warsztat samochodowy. Nie wiem, czy to poprawna nazwa, ale tak nazwałem ten obiekt. Powinienem raczej powiedzieć na przypeksie, gdyż tuż za płotem znajdują się bloki mieszkalne. Zatem nie przedłużajmy i wejdźmy do środka. Takim oto właśnie magicznym sposobem znalazłem się w pierwszej piwnicy. Mamy drzwi materiału jednokrotnego użytku. Nie wiem, czy dobrze widać przy tej latarce. Od razu na wstępie może powiem, że zwiedzałem sam, dlatego niech was nie dziwią moje dziwne ruchy w lewo i w prawo latarką. Idźmy dalej. Kolejne pomieszczenie. Co tu było? Magazyn. Kurde, latarka prześwietliła. Chyba farb. Tutaj były sprężarki. Bardzo niski sufit był w tym pomieszczeniu. Praktycznie leżał mi na głowie. W sumie nic ciekawego. Od taka duża piwnica. Ciągle świecę pod nogi, żeby w coś nie wdepnąć ewentualnie. Gdyż jak zwykle na urbex zbierałem się świetnie przygotowany w adidaskach. Tu mamy kolejne pomieszczenie. Co tu było? O, nie ma tabliczki. Idziemy za to dalej. Mamy jakieś schody. Ciekawe nawet. Z takimi jakby zjazdami po bokach. Nieciekawa komórka pod schodami. Farby, lakiery tutaj były. Tam jakiś świetlik, dziura w suficie. W tym pomieszczeniu coś bryczało na podłodze. Jakaś mucha czy coś. Dlatego tam się nie pchałem, zresztą nie było po co. Idźmy dalej. Tu mamy schody z tymi pochylniami po bokach. Tu mamy główną klatkę schodową z ładną balustradą. Kolejne drzwi. Kolejne puste pomieszczenia. Nie wiadomo co. To dziwne pomieszczenie. Rozdzielone jakby regipsem na środku. Jakieś płyty pliśniowe na ścianie, czy co? Tam w rogu jakby komin? Wentylacja? I jeszcze jedno pomieszczenie z jakimiś jakby szynami wzmacniającymi na suficie. Tak mi się wydaje przynajmniej. Ale idźmy teraz. Wyłączniki. Idźmy teraz dalej. W sensie na górę. O, lampki choinkowe. Fajna stara balustradka. I mamy światło dzienne. A jeszcze jedno piętro. Jakaś szmata.
są i kible. Albo pisuary. Jest kibel na urbeksie, udany urbeks. Tam jest nie wiadomo co. Nie widać. Pewnie prysznice tam były. Nie sikać do pisuaru. Pewnie dlatego, że go nie ma. Tu mamy oponę od traktora. Z drzwiami. Tam zapewne było wejście. Normalnie jakieś wory. Tutaj mamy główny korytarz chyba. A tutaj mamy... Co to jest? To jest wielka hałda drewna. W tym pomieszczonku będzie nic. Tam są już drzwi na dwór. Zamknięte od zewnątrz oczywiście. W ogóle spójrz na tą posadzkę, jaka stara. Dziury w ścianie. W ogóle jak człowiek zwiedza takie miejsce samemu, to się tak zachowuje. Jakieś dziwne okładziny na ścianach. Jakaś wąska klita. Jest główna hala. Tutaj. Główna hala, jakieś drzwi przesuwne drewniane. Nie wiem, co tu mogło się odbywać. W każdym razie idźmy do głównej hali naprawczej, tak ją nazwałem. Dziura w ścianie. Kolejne wrota, którymi wjeżdżały ciężarówki, przynajmniej według mnie. Tu były szyby. Kiedyś. Tu mamy oponę, pewnie ze 100 mila. To chyba jest kanał naprawczy. Tak to się chyba nazywa. Taki kanał, na który najeżdża się samochodem i grzebie się od spodu. I kolejne wrota. Jakieś graty. Kanister? Opony, dużo opon, fotele samochodowe, jakieś graty, jeszcze więcej opon, kolejne graty, znowu fotele, drzwi samochodowe, pełno artefaktów, kolejne opony, jakieś pomieszczenie wysypane trocinami. Resztka roweru, resztka wózka, resztka szyby. Jakieś tam blaszki dziwne. Nie wiem, do czego mogą być. Podejdźmy jeszcze. Tutaj musiał być moim zdaniem warsztat już po opuszczeniu tego miejsca przez wojsko, tak mi się wydaje. Naprawdę spora hala. Co my mamy tam? Jakiś piecyk? Czy co? Nie wiem, w ogóle na zewnątrz łażą ludzie. Słyszę ich. Kubeczek niestety bez kawy. Dobra, idziemy na górę. Tam właśnie są główne budynki. Koszar. Mają być jednak niezburzone, ponieważ remontują dach. Także jest szansa jeszcze dla tych budynków. Są to dość stare budynki.
Wyczytałem w internecie, że jeszcze w 1905 powstały. Już w 1905 powstały. Także mają już ponad 100 lat. Od tak z palcem w nosie. Głupia latarka. Tu mamy drewno, pewnie z dachu. I znajoma klatka schodowa z jakąś szmatą. Zobaczmy, co jest na ostatnim piętrze. Na ostatnim piętrze widać mnie doskonale. Tam mamy blok koszar. A tam na ścianie, nie wiem, czy to dobrze widać. Tam na ścianie jest napisane: komnata tajemnic została otwarta. Strzeżcie się. Co? No, ktoś tam. W każdym razie pozdrów dla kumatych. Idziemy stąd, bo jestem jak na talerzu tutaj. Kolejne pomieszczenie bez absolutnie niczego. Jakiś kurczę bezdomny tawczan. Chyba będziemy pomału... O, jakie okno. Będziemy pomału się żegnać z tym wojskowym budynkiem, warsztatem. Piąteczka.